Osobiście uważam, że absolutnie kluczowym jest atak na Krym, czyli wyposażenie Ukrainy w takie środki, za pomocą których będzie w stanie uczynić Krym strefą bezpośrednio wojenną, tak? Bezpośrednio frontową, przyfrontową, albo uczyni w ogóle z całego Krymu front. Nie chodzi o jakiś bezpośredni szturm wojsk lądowych, ale po prostu atakowanie Krymu ma znaczenie dla delegitymizacji wojny z Ukrainą wewnątrz Rosji. Po prostu Putin zalegitymizował agresję na Ukrainę za pomocą aneksji Krymu, więc bez podważenia takiego psychologicznego Krymu jako części Federacji Rosyjskiej poprzez no, po prostu atakowanie tej części okupowanego przez Rosję terytorium, trudno będzie zdelegitymizować tą wojnę. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Za nami rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a w zasadzie tej fazy inwazji, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Na naszych oczach toczy się największy konflikt zbrojny w Europie od czasu II wojny światowej, a to jak on się zakończy, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa tak stwierdzić, będzie miało kolosalny wpływ na przyszłość naszego kraju, naszego regionu świata, a może i całej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. I o tym wszystkim chcielibyśmy porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan dr Sławomir Dębski, historyk, politolog, analityk, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Panie dyrektorze, witamy serdecznie i dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję bardzo, dziękuję za inicjatywę. Jest niezwykle miło się z Państwem spotkać. Panie dyrektorze, szanowni Państwo, niedawno mieliśmy rocznicę rozpoczęcia inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to niewątpliwie moment, który służy nie tylko podsumowaniu, nie tylko zastanowieniu się, co będzie dalej, ale także jakby próby zbudowania oceny tego, z czym mierzymy się aktualnie, a co przyspieszyło i rozpoczęło się już ponad rok temu. I w związku z tym chciałbym zapytać, czy rosyjską inwazję na Ukrainę powinniśmy traktować jako moment zwrotny w dziejach naszego kraju, ale także całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Więc może zacznijmy od tego, że powinniśmy pamiętać, że rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęła się w 2014 roku. 20 lutego 2014 roku prezydent Putin wydał siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej rozkaz zajęcia Krymu i przyłączenia go następnie do Federacji Rosyjskiej. Więc z punktu widzenia tej rzeczywistości, o którym pan pyta, no to był moment, w którym ona się radykalnie zmieniła. Po raz pierwszy, no powiedzmy z wyjątkiem jeszcze 2008 roku, ale no Federacja Rosyjska użyła sił zbrojnych, agresji, do tego, aby zrealizować własne cele polityczne. Agresja, aneksja terytorialna, no jak gdyby miały w zasadzie zostać wyeliminowane ze rzeczywistości jak gdyby polityki europejskiej. Zarówno jest zakazana przez Kartę Narodów Zjednoczonych, jak i
zasady, na których się opierał porządek europejski, zostały również przez Rosję ustanowione, czy przez Związek Sowiecki jeszcze, bo mówimy o postanowieniach aktu końcowego KPWE z końca lat 70. Następnie mówimy o karcie paryskiej z 1990 roku, gdy jeszcze Związek Sowiecki tworzył zasadę poszanowania integralności terytorialnej i nienaruszalności granic w Europie. Wreszcie mamy memorandum budapesztańskie z 1994 roku, w którym Ukraina została zapewniona, że wprawdzie zwróci broń jądrową, która pozostała po rozpadzie Związku Sowieckiego na jej terytorium Rosji, ale w zamian otrzymała assurances, czyli zapewnienia. To nie są gwarancje, tutaj trzeba było jasno powiedzieć. To były assurances, że ponieważ no, świat się zmienił, budujemy bezpieczeństwo Europy w oparciu o taką ideę bezpieczeństwa kooperatywnego, a więc nie rywalizujemy ze sobą, a kooperujemy na rzecz bezpieczeństwa, no ta broń jądrowa przestanie dla Ukrainy pełnić funkcję no, pewnego takiego środka no, ostatniej obrony, tak? Ten last resort, zapewniającego odstraszanie. I te gwarancje zostały Ukrainie udzielone przez Federację Rosyjską, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, a następnie poparte przez pozostałe mocarstwa jądrowe, Francję i Chiny. Więc ten system się rozleciał, tak? Bo okazało się, że można dokonać zbrojnej agresji, łamiąc wszystkie te postanowienia. Więc to się stało w ciągu ostatniego roku, to jest nowa faza tej wojny. To nie jest jej początek. Nowa faza, która jest o tyle różni się od poprzedniej, że prezydent Putin zakreślił dużo dalej idące cele tej operacji. To nie chodzi tylko o zajęcie Krymu. Można uznać, że wówczas były to cele dość ograniczone. Tym razem zarówno w swoich artykule takim programowym z lata 2021 roku ogłoszonym o powiedział historii relacji ukraińsko-rosyjskich, no zapowiedział, że no, po pierwsze samo istnienie narodu ukraińskiego jest wyzwaniem dla Rosji i jest, można powiedzieć, nienaturalnym zjawiskiem, którego celem jest rozbicie Rosji. A więc Rosja musi się bronić i musi zabezpieczyć się przeciwko próbą ukrainizacji, czy też świadomość, proces budowy świadomości narodowej Ukraińców został przyrównany do nazyfikacji, tak? Czyli chodzi o to, że świadomość narodowa ukraińska została zatruta nacjonalizmem, który został zrównany z narodowym socjalizmem w tej retoryce rosyjskiej. W związku z tym Rosja musi się bronić i zatrzymać ten proces uświadamiania narodowego Ukraińców oraz zniszczyć państwo ukraińskie. Więc w tym sensie różnica w tej nowej fazie polega na tym, że Rosja zakreśliła swoje cele maksymalistycznie. Nie chodzi o część terytorium, nie chodzi o no, wyrównanie granic, czy też przywrócenie historycznej sprawiedliwości, jak w 2014 roku prezydent Putin opowiadał, że jak gdyby odebranie Ukrainie Krymu to jest kara za to, że zmierza ku Zachodowi, że chce integrować się w Unii Europejskiej, w NATO. Tym razem prezydent Putin stwierdził, że celem operacji wojskowej, nie nazwał tego wojną, celem operacji wojskowej, czy też drugiej fazy wojny przeciwko Ukrainie, jest zniszczenie ukraińskiej państwowości i ukraińskiego narodu. Panie dyrektorze, no, wywołał pan temat celów tej wojny i chciałbym o to
dopytać, no bo rzeczywiście przedstawił pan to, co było mówione propagandowo i to miało zapewne wpływ na te rzeczywiste decyzje polityczne rosyjskie w pierwszej fazie operacji. Przed kilkoma dniami ukazał się taki głośny wywiad z Antonym Blinkenem na łamach The Atlantic, gdzie on odnosi się tak trochę do tego, mówiąc, że ten cel się nie udał, to znaczy pozbawienie suwerenności Ukrainy i przejęcie jej przez Rosję, ten cel wojny się nie udał, ale wojna ciągle trwa. No i raczej komentarze, opinie w sferze informacyjnej dominują, że ona będzie trwała długo. I tu chciałem pana zapytać, jak pan ocenia, jaki jest w tym momencie, na tym etapie wojny, w kontekście tego, co się stało w minionym roku, cel rosyjski, realny oczywiście, jak Rosjanie interpretują swoje możliwości w tej wojnie i do czego mogą chcieć teraz dążyć? Ja się chciałem, raczej to jest, może zacznijmy od tego, że podzielam pogląd Blinkena, że ten cel, bym powiedział, operacyjny, który został zakreślony, czy był podstawą do rozkazu do ataku, wznowienia ataku na Ukrainę, polegający na w zasadzie zajęciu prawobrzeżnej Ukrainy, zajęciu Kijowa i osadzeniu tam no, jakiegoś reżimu prorosyjskiego, czy na czele ze zbiegłym do Rosji w 2014 roku Wiktorem Janukowyczem, czy też jakiś jego namiestników albo reprezentantów. To już odrębna rzecz. Generalnie rzecz biorąc, Rosja rzeczywiście, siły rosyjskie miały zamiar zdobyć Kijów, pozbawić państwa ukraińskiego legalnej, demokratycznej reprezentacji i osadzić w to miejsce jakiś prorosyjski rząd. Więc te cele operacyjne, tych celów operacyjnych takich nie udało się zrealizować w tej pierwszej fazie walki. Ukraińcy stawili skuteczny opór, odrzucili wojska rosyjskie najpierw od Kijowa, a potem wyparli ich spod Charkowa. Wreszcie jesienią udało się ich wyprzeć z lewobrzeżnej, raczej z Chersonia, tak? Generalnie z prawobrzeżnej, bo tutaj jak gdyby rzeka odwrotnie płynie, więc z prawobrzeżnej części Ukrainy. Więc mamy do czynienia w tej chwili z taką fazą operacji, w której Rosjanie z pewnej koncepcji Blitzkriegu przeszli do próby no, wycieńczenia Ukrainy, tak? Czyli próbą prowadzenia wojny na właśnie wycieńczenie, licząc na to, że po pierwsze są mocarstwem posiadającym możliwość mobilizowania sił i zasobów w dużo większym zakresie niż Ukraina jest to w stanie robić, populacyjnie liczebniejszym, z większymi jak gdyby rezerwami mobilizacyjnymi. No i jednocześnie zapewne liczono na to, że posiadają też odpowiednio większe rezerwy amunicyjne, sprzętu, etc., etc. Więc to, czego nie doceniono i myślę, że w tych ostatnich wywiadach zarówno sekretarza Blinkena, jak i doradcy do spraw bezpieczeństwa Jacka Sullivana widać ewidentnie, że Rosjanie nie docenili poziomu determinacji. A jest jeszcze, jak gdyby szef CIA, Burns też udzielił ostatnio wywiadu, w którym mówił, że to, co go zdumiało wręcz, to, że jak gdyby przywiązanie czy próba zbudowania całej rosyjskiej strategii na założeniu, że Zachód nie będzie gotowy i Stany Zjednoczone przede wszystkim nie będzie gotowy do długotrwałego wspierania Ukrainy. Więc biorąc pod uwagę te założenia z jednej strony, większy potencjał, z drugiej strony gra na
na znużenie sprawą ukraińską, wyczerpanie potencjałów Zachodu dla koniecznego do wspierania Ukrainy. Rosja wdrożyła tą strategię wojny na wyczerpanie, wojny na osłabienie Ukrainy. No i moim zdaniem w dalszym ciągu ten scenariusz będzie próbowała realizować. Oczywiście pojawiają się problemy związane także z tym, że Rosja nie doceniała czy przeceniała, nie doceniała poziomu własnego złego przygotowania do operacji, stanu własnych sił zbrojnych, ponieważ jest to czynnik, który również po pierwsze z jednej strony uniemożliwił realizację tego pierwszego planu, czyli zdobycia Kijowa, no, z drugiej strony znacznie utrudnia możliwość no, formułowania jakichś realistycznych oczekiwań operacyjnych w przyszłości. Więc ten potencjał rosyjski okazał się wprawdzie większy niż ukraiński, ale posiadający swoje wady. Tak? Cały system prowadzenia, czyli sposób prowadzenia wojny przez Rosję utrudnia, znacznie ogranicza możliwość realizowania no, daleko idących celów politycznych, strategicznych Rosji wobec Ukrainy. No, armia ukraińska jest może mniej liczebna, może mniej zasobna, ale zdecydowanie nowocześniejsza, zarówno w sposobie dowodzenia, organizacji, logistyki, no i może korzystać, ku zaskoczeniu Rosjan, z no, dość długotrwałego wsparcia Zachodu. A po ostatniej wizycie prezydenta Bidena w Kijowie, którą uważam po prostu za taki sygnał, no, element bardzo, bardzo mocnej komunikacji strategicznej, oznacza to, że administracja Bidena do końca kadencji tej administracji, czyli jeszcze 2 lata, będzie udzielać Ukrainie wsparcia w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla odniesienia przez Ukrainę zwycięstwa. Wprawdzie myślę, że z punktu widzenia, ze względu na konieczność utrzymania jedności koalicji, prezydent Biden był bardzo powściągliwy w formułowaniu czy w posługiwaniu się takim terminem, czyli będziemy wspierać Ukrainę aż do zwycięstwa, ale powiedział w tym przemówieniu warszawskim jedno jednak ważne zdanie, które ja uważam, że mniej więcej to samo oznacza, że Ukraina nie będzie zwycięstwem Putina. Więc jak długo ta potrwa wojna? Jak rozumiem, że takie jest gdzieś ukryte pytanie. Myślę, że Ukraina tą wojnę wygra i w interesie prezydenta Bidena będzie, aby to nastąpiło mniej więcej w ciągu 2 lat. Panie dyrektorze, to ja pozwolę sobie w tym kontekście od szukania odpowiedzi na pytanie, jak ta wojna może się zakończyć i kto ją może wygrać, bo był pan uprzejmy zauważyć, że wojna, można powiedzieć, że Rosjanie bardzo szybko zostali zmuszeni do tego, żeby zrewidować swoją strategię na taką wojnę na wyczerpanie, bazując na prostym założeniu, że mamy większe zasoby, większe możliwości ich odtworzenia. No, jednak strona ukraińska cały czas ponosi też straty infrastrukturalne, ma zablokowany transport częściowo drogą morską, ma problemy gospodarcze, no ale ma też bardzo dużą głębię strategiczną w postaci wsparcia Zachodu, właśnie tutaj pod przywództwem USA. No i w tym kontekście powstaje pytanie, czy i tutaj też pozwolę sobie jeszcze na chwilę wrócić do słów prezydenta Bidena w Warszawie, który też chyba mówił o tym, że no, tak jak w zeszłym roku mówił, że musimy się przygotować na stosunkowo długą wojnę, to w tym momencie to padło znowu, że to znaczy, że kwestia rozstrzygnięć może nie być zbyt szybka. I chciałem się pana dyrektora zapytać, na czyją stronę gra tak naprawdę czas? To znaczy, czy w takiej dłuższej perspektywie czasu, jeżeli Rosjanom rzeczywiście uda się ten konflikt no, wprowadzić w taką fazę, że będziemy mieli co prawda większą stagnację na froncie, ale stronie ukraińskiej ciężko będzie dokonać jakichś spektakularnych posunięć, odzyskania kolejnego terenu, to czy zdaniem pana dyrektora czas będzie grał bardziej na stronę rosyjską czy ukraińską?
No i nie mogę tutaj uciec od pytania, jaki wariant zakończenia wojny pan dyrektor uważa za najbardziej prawdopodobny? Tak, no to jest pytanie o to, jak długo będzie trwała wojna, zależy w dużej części od tego, jak ona będzie przebiegać. Więc tego oczywiście nie wiemy, dlatego że to, jak ona będzie przebiegać, jest trochę uzależnione od tego, jakimi środkami obie strony będą dysponować. Wojna jest zjawiskiem dynamicznym. Można powiedzieć, mamy do czynienia z wojną, która się fizycznie toczy na terytorium Ukrainy, ale biorąc pod uwagę taką klasyczną definicję stron zaangażowanych w wojnie, no to ta koalicja jest zdecydowanie szersza. Tak? W zasadzie po stronie Ukrainy posłużył się pan słusznie terminem głębia strategiczna. No, wynika z tego, że Ukraina jest w stanie mobilizować zasoby koalicji wolnego świata, znacznie wykraczające poza jej własne zasoby. Gdyby to była wojna typu peer-to-peer, to znaczy ona nigdy nie byłaby tego rodzaju wojną ze względu na asymetrię potencjałów, ale gdyby była to stricte bilateralna sprawa i gdyby trzeba było zważyć proporcje i potencjały Rosji i Ukrainy, to Rosja by tą wojnę wygrała, już by wygrała. Tak? Natomiast to jest wojna, w której Ukraina otrzymuje moim zdaniem bezprecedensowego wsparcia wolnego świata, bezprecedensowego, no, można by było się zastanawiać, czy powiedzmy wojna koreańska nie była podobnym zjawiskiem, no, ale była dawno, toczyła się z dala od Europy, więc z całą pewnością, jeżeli chodzi o Europę, to mamy do czynienia z konfliktem Rosji oraz z większością z Ukrainą oraz wspierającą ją większością państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych. Więc to jest, dlatego bardzo trudno wymierzyć, bym powiedział, udział działań Rosji, tak? No, blokady handlowe nie są niczym nowym, tak? No to już Napoleon próbował takie stosować blokadę kontynentalną Rosji i z tego powodu wybuchła wojna. Niemcy też stosowali blokady w czasie I i II wojny światowej, próbowali, prawda? Obie strony stosowały te blokady, więc jakby mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem polegającym na tym, że ten wolny świat wspierający Ukrainę nie tylko udziela wsparcia w materiale wojennym, tak, dla Ukrainy, który odgrywa swoją istotną rolę na polu boju, ale także aktywnie próbuje ograniczyć potencjał militarny Rosji poprzez ograniczanie jej potencjału ekonomicznego czy też technologicznego. Więc oba te fronty, w cudzysłowie jednak, no ale powiedzmy umownie, oba te fronty są ze sobą jakoś skorelowane. Jak długo Rosja jest w stanie generować swój potencjał, czy mobilizować swój potencjał technologiczny? Czy jest w stanie skutecznie omijać sankcje technologiczne Zachodu? No oczywiście to się wiąże z próbą zarysowania jakiejś wspólnoty interesów, a to z Koreą Północną, a to z Chinami, a to z Iranem. I jak gdyby Rosja też próbuje swoją głębię strategiczną poszerzać w ten sposób. No po pierwsze to oznacza, że ocenia własny potencjał za niewystarczający. No gdyby nie potrzebowała poszukiwać wsparcia Iranu, Chin i Korei Północnej, by tego nie robiła. A jednak jest zmuszona do tego rodzaju jakiś wymian, tak? Ponieważ ani Chiny, ani nawet Korea Północna, ani Iran nie robią tego, ponieważ lubią Rosję, tak? Czy to są taką ze względów filorosyjskich, mają jakiś własny interes w tym, aby takiego wsparcia
udzielać i podejrzewam, że nie jest to interes wyłącznie mierzony ilością rubli, które mogą być w zamian przekazane. Więc toczy się ta walka, tak? Bo oczywiście każda akcja wywołuje reakcję. Wolny świat też próbuje interweniować politycznie, a także grożono sankcjami. Zwłaszcza w przypadku Chin ma to znaczenie, dlatego że gospodarka chińska jest jednak uzależniona od kontaktów z wolnym światem, z wolnym rynkiem, z globalnymi przepływami finansowymi. Więc groźba, iż mogą na Chiny zostać nałożone sankcje, no na przykład takie jak zakaz inwestycji amerykańskich w Chinach, byłyby to bardzo poważne konsekwencje dla gospodarki chińskiej i dlatego myślę, że Chiny mają trudność z wypracowaniem własnej skutecznej polityki wobec tego konfliktu. Więc jak się ta wojna w związku z tym będzie toczyć? Powiedziałem na samym wstępie tej wypowiedzi, tego fragmentu wypowiedzi, że to będzie zależało trochę od tego, jak będzie przebiegać. Czyli z jednej strony, jakiego rodzaju środki zostaną udostępnione stronie ukraińskiej. Osobiście uważam, że absolutnie kluczowym jest atak na Krym, czyli wyposażenie Ukrainy w takie środki, w którym za pomocą których będzie w stanie uczynić Krym strefą bezpośrednio wojenną, tak? Bezpośrednio frontową, przyfrontową, albo uczyni w ogóle z całego Krymu front. Nie chodzi o jakiś bezpośredni szturm wojsk lądowych, ale po prostu atakowanie Krymu ma znaczenie dla delegitymizacji wojny z Ukrainą wewnątrz Rosji. Po prostu Putin zalegitymizował agresję na Ukrainę za pomocą aneksji Krymu, więc bez podważenia takiego psychologicznego Krymu jako części Federacji Rosyjskiej poprzez po prostu atakowanie tej części okupowanego przez Rosję terytorium, trudno będzie zdelegitymizować tą wojnę. Panie dyrektorze, to ja pozwolę sobie wykorzystać dwie kwestie, które pan poruszył i jeszcze o nie dopytać głębiej, bo zwrócił pan uwagę, że nie chodzi nawet o to, żeby ten Krym spektakularnie odbić, żeby tam miała miejsce wielka ofensywa lądowa. Chodzi o to, żeby uczynić go przedmiotem, mówiąc kolokwialnie, tej gry, która w tej chwili się toczy. Polityki. O właśnie, tak jest. I w tym momencie nasuwa mi się takie pytanie i wrócę do tego stwierdzenia głębi strategicznej, no bo większość komentatorów zwraca uwagę, że na Zachodzie trwają dyskusje, na ile przekazać Ukrainie broń, na ile jakby wspierać wywiadowczo, informacyjnie możliwość rażenia celów, no jednak w głębi Rosji. No i wiemy, że jakby takie działania raczej, czy po stronie ukraińskiej jest bardzo duża powściągliwość do tego typu działań, no ale strona rosyjska też jakby nie ma możliwości kinetycznego oddziaływania na tą międzynarodową głębię strategiczną Ukrainy. No i tutaj jakby rodzi się pytanie, czy tak naprawdę losy tej wojny nie będą rozstrzygnięte właśnie, mówiąc tak kolokwialnie, w obu tych głębiach, czyli z jednej strony, czy nie zadecydują czynniki gospodarczo-polityczne w Rosji jako coś, co może przyspieszyć porażkę Rosji, albo też na przykład zerwanie jakiejś spoistości z Zachodu, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Czy tutaj pan dyrektor widzi jakieś zagrożenie dla jednej lub drugiej strony, żeby tą wojnę rozstrzygnąć zgodnie ze swoimi celami? No, to jest bardzo ciekawe w ogóle zagadnienie. Pewnie moglibyśmy poświęcić omawianiu tej sprawy kilka godzin wykładowych, bo to jest to kwestia wielowątkowa i można z różnych kątów na nią spoglądać i ją opisywać. Niewątpliwie, po pierwsze, tak, w dalszym ciągu sprawdza się ten klausowicowski paradygmat, że
no, wojna jest polityką, tak, tylko prowadzoną trochę innymi środkami, tak, ale generalnie rzecz biorąc służy osiąganiu celów politycznych. Więc oczywiście obie strony jakieś te środki polityczne mają. W przypadku wolnego świata, no to, czyli tej koalicji wspierającej Ukrainę, no, żeby się nie wgłębiać bardzo w tą zagadnienie, tylko symbolicznie zasygnalizuję, że ciekawym jest, że ta polityka jest oparta na pewnym konceptualizacji doświadczeń z przeszłości związanych z Monachium i z Jałtą, a także pewnego polskiego intelektualnego wkładu w tą świadomość strategiczną, czy gdyby definiowanie polityki wolnego świata wobec autorytaryzmu. To, że prezydent Biden, Blinken powtarzają nic o was bez nas, przecież to jest hasło polskie, hasło, czy hasło Rzeczpospolitej, tak? Znaczy republikańskie, tak? Do którego ostatnio bardzo coraz częściej odwołują się sami Ukraińcy, tak? No, w publicznych wystąpieniach, a to ministra spraw zagranicznych Dmytro Kuleby, a to prezydenta Zeleńskiego, ten termin się jakoś przewija, pojawia. Więc mamy do czynienia z pewnego rodzaju takim doświadczeniem, w którym Monachium, tak, 38, tak, i Jałta 45 jest negatywnie odbierane. I w związku z tym formułowana jest polityka, że jakkolwiek ta wojna się nie skończy, musimy uniknąć tego scenariusza, że oto gdzieś na jakiejś konferencji międzynarodowej wielkie mocarstwa dochodzą do jakiegoś kompromisu, a następnie ten kompromis narzucają bezpośrednio zainteresowanym, bo to jest mniej więcej schemat Kongresu Wiedeńskiego. Tak? To jest schemat, no, on się ukształtował wcześniej, no ale jak gdyby ten system wiedeński, o czym Kissinger w swojej dyplomacji pisze i tam uważa, że to jest początek wszystkich rzeczy w dyplomacji międzynarodowej, no to jest trochę ta tradycja myślenia. Więc z całą pewnością fakt, że prezydent Biden definiuje swoją rolę w tym kryzysie. Po pierwsze, jako przywódca wolnego świata, po drugie, jako przywódca największego państwa, najsilniejszego mocarstwa NATO. Po trzecie, w związku z tym zabiega o jedność, tak? To w zasadzie konsekwentnie jeszcze w okresie kampanii wyborczej prezydent Biden mówił, że czy zapowiadał, że celem jego prezydentury będzie no, odbudowanie sojuszy amerykańskich jako instrumentu polityki Stanów Zjednoczonych, zniszczonych przez Trumpa, bo to ten, ale on, że on będzie to odbudowywał. A więc można powiedzieć, że ta dyrektywa, którą wydał, o której mówią jego współpracownicy, że celem polityki prezydenta Bidena jest utrzymanie jedności Zachodu, tak, we wspieraniu Ukrainy, również będzie miała wpływ na tą ostateczną na ten endgame, jak to się mówi, tak? Czyli prezydent Biden nie tylko chce, żeby Ukraina wygrała, ale żeby cały Zachód miał jakiś udział w tym zwycięstwie, aby poprzez to zwycięstwo odbudować wiarygodność, atrakcyjność, można powiedzieć, może nawet pewną soft power wolnego świata, tak? Ponieważ prezydent Biden jednocześnie opowiada, i to zarówno w zeszłorocznym, opowiada to jest złe słowo, głosi, bo opowiada to, ktoś mógłby mi zarzucić, że jakoś depresjonuje. Nie, ja to bardzo poważnie do tego podchodzę. Więc prezydent Biden głosi również taką wizję zbliżającej się konfrontacji, rywalizacji, konkurencji między demokratycznym światem, wolnym światem, a autokracjami. Mówił o tym w ubiegłym roku
w Warszawie i mówił to w tym roku. W zeszłym roku to wybrzmiało nawet mocniej, tak? Może dlatego, że to po raz pierwszy w ten sposób definiował jako prezydent Stanów Zjednoczonych w kontekście wojny na Ukrainie. Nie był to po raz pierwszy taki, kiedy przedstawił taką wizję świata, bo on mówił w tym swoim artykule w Foreign Affairs, ogłoszonym bodajże na początku 2020 roku, czyli w momencie, gdy przystępował do kampanii wyborczej, on tą wizję tam wyłożył. Natomiast w tych dwóch wystąpieniach rzeczywiście ma taką, przedstawił taki obraz świata, w którym czeka nas konfrontacja między demokracją i autorytaryzmem. Stany Zjednoczone mają stanąć na czele tej koalicji, a więc poprzez zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją, Zachód ma w pewnym sensie odzyskać autorytet. Więc dlatego ta jedność dla niego, utrzymanie tej jedności w wspieraniu Ukrainy jest również bardzo ważne. Panie dyrektorze, kiedy mówił pan o Monachium 38, o Jałcie, czy też odwołał się do Kongresu Wiedeńskiego, no to pośrednio tak naprawdę komentował pan tą ideę ładu wielobiegunowego, który tak mocno lansowany jest chyba przede wszystkim przez rosyjskich polityków, myślicieli politycznych, no ale pewnie popularnością też się cieszy w kręgach chińskich, irańskich, które też tutaj się pojawiły. I w tym kontekście chciałbym zapytać pana o... No, to nie jest koncepcja Johna Mearsheimera, ale on ostatnio znowu ją spopularyzował w tym wywiadzie, który jakiś czas temu dla jednego z chińskich mediów udzielił, czyli tej takiej koncepcji, takiej tezy, bo to Chińczycy też powtarzają, chociażby w Monachium chińscy przedstawiciele o tym mówili, że rzeczywistym powodem wojny jest naruszenie przez NATO stref wpływów, że rozszerzenie NATO jest tym prapowodem destabilizacji systemu międzynarodowego. No dla nas, dla Polaków to jest trudne do zrozumienia, bo ludzie, którzy pamiętają ten proces, no rozumieją to zupełnie inaczej, jako pewną ucieczkę z tej szarej strefy bezpieczeństwa, która powstała po upadku Układu Warszawskiego, ale ja chciałem pana tak zapytać, jak to tłumaczyć, jak to się powinno tłumaczyć na świecie, w jaki sposób odnosić się do tego rodzaju interpretacji rzeczywistości głoszonych, co by nie mówić, przez poważne, wpływowe intelektualnie w wielu kręgach osoby. John Mearsheimer, udzielający wywiadu komunistycznej telewizji, to jest jednak, powiedział, wydarzenie, tak? No jednak wydarzenie. To pozwolę sobie takim komentarzem zacząć. Po drugie, muszę też zrobić pewną taką glosę. No, John Mearsheimer jest uważany za jednego z, bym powiedział, najaktywniejszych żyjących zwolenników, propagatorów tak zwanej realistycznej teorii stosunków międzynarodowych. A ten realizm w większości wypadków, zwłaszcza u niego, osadza się czy odwołuje się do potencjałów twardych, czyli potencjału militarnego, gospodarczego, demograficznego. I z tego tytułu no, realiści, tacy jak Mearsheimer, uważają, że mocarstwa mają tutaj w kształtowaniu rzeczywistości politycznej, czyli tego rolę dominującą. Tutaj są pewne różnice między tym w tej szkole, ale generalnie rzecz biorąc, tam jest cała dyskusja o sojuszach, jaką to rolę pełni jeszcze, ale tu już abstrahując od tego. Ja generalnie rzecz biorąc ostrożnie się do tych podejścia realistycznego, tej szkoły teoretycznej, realistycznej odnosiłem. Nie to, że jej nie stosuję czasami, bo to ja mam dość utylitarne podejście do wszystkich teorii stosunków międzynarodowych, więc mówiąc tak, że mówiąc wprost, stosuję to, co akurat mi jest wygodne stosować.
i odwołuje się do takich kategorii, które są wygodne. Więc traktuję to utylitarnie dla opisywania świata, nie jako, bym powiedział, rodzaj samo wyjaśniającej się i samo interpretującej się spójnej doktryny. Więc to powiedziawszy, powiem tak, że z polskiego punktu widzenia bardzo głęboko jest ugruntowana jednak demokratyczna doktryna polityki zagranicznej. Demokratyczna w znaczeniu dążenia do tego, aby istniejącą przewagę potencjałów równoważyć w relacjach międzynarodowych ideą suwerennej równości państw, tak? Czyli poprzez instytucjonalizację tej ona nigdy nie jest oczywiście rozwiązaniem pozwalającym w pełni zrównoważyć przewagę mocarstw, ponieważ ta przewaga mocarstw została także zinstytucjonalizowana. Na przykład Rada Bezpieczeństwa ONZ powoduje, że jest 5 państw stałych członków Rady Bezpieczeństwa, które mają więcej praw niż inni. Dysponują także bronią jądrową, więc to jest ten, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli te 5 państw opowiada się za nieproliferacją broni masowego rażenia, to generalnie rzecz biorąc można to uznać, że jest to również obrona własnego monopolu w tym zakresie. To, czy ten monopol jest korzystny, czy nie dla relacji międzynarodowych, dla świata, dla pokoju, to jest odrębna sprawa, można o tym dyskutować. Natomiast, więc my siłą rzeczy, jako ofiary idei i koncepcji stref wpływów, tak, zostaliśmy, Druga wojna światowa wybuchła o to, że między innymi, tak, że o to Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki uzgodniły, że przywracają koncepcję stref wpływów, tak, jako jeden z paradygmatów myślenia o relacjach międzynarodowych. Notabene Francja i Wielka Brytania nie chciały się zgodzić na przywrócenie tego paradygmatu w Europie. Tak? Nawet w przypadku Monachium mieliśmy do czynienia z odrzuceniem raczej takiego postrzegania konferencji monachijskiej jako przyznanie Hitlerowi wolnej ręki w ogóle na Europie Środkowej i Wschodniej. Nie, nie, nie. To miała być naprawa systemu monachijskiego, znaczy wersalskiego, jego dostosowanie, uwzględnienie pewnych słusznych postulatów, słusznych, tak oceniono, postulatów Niemiec wynikających z niekonsekwentnego stosowania prawa narodów do samostanowienia na konferencji paryskiej w 1919 roku. Więc generalnie, tylko tyle, tak? Czyli poprawa pewnego systemu, natomiast odrzucenie idei koncepcji stref wpływów. Więc Polska, podejrzewam, tak jak większość państw europejskich, odrzuca, znaczy wszystkie odrzucają jak gdyby werbalnie, ale duże mocarstwa typu Francja, podejrzewam, że w Niemcy, gdzieś w Wielkiej Brytanii, trochę we Włoszech, znalazłbym takie środowiska, które wprawdzie niechętnie, ale znaczy niechętnie godzą się na tą demokratyzację i ten trend taki, bym powiedział, liberalnego podejścia do stosunków międzynarodowych, dlatego że mają tradycje imperialne, tak? Dlatego że mają tradycje mocarstwowe, dlatego że ten paradygmat tej szkoły realistycznej stosunków międzynarodowych daje im więcej praw niż innym, czyli generalnie rzecz biorąc to jest konflikt między tymi, którzy mają i którzy nie mają, tak, pewnej przewagi. Więc to jest trochę odbrona tego starego systemu. Natomiast formalnie rzecz biorąc, wszystkie państwa NATO i Unii Europejskiej paradygmat stref wpływów odrzucają jako niedemokratyczny, imperialny,
przyznający mocarstwom więcej praw niż państwom o mniejszym potencjale. Stąd odrzucają także tezę rosyjską, że nie wiem, przystąpienie Ukrainy do sojuszu obronnego, jakim jest NATO, miałoby stanowić jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. Że Rosja ma mieć jakieś prawo do współdecydowania o przyszłości Ukrainy, wyboru modelu rozwoju, modelu gospodarczego, sojuszy politycznych. No to jest próba, można powiedzieć, narzucenia, czyli przywrócenia reguł gry, które dawno zostały przez w polityce międzynarodowej odrzucone. To, że Rosja w grudniu 2021 roku wysunęła wobec NATO ultimatum, w którym domagała się wycofania wojsk sojuszu północnoatlantyckiego z państw wschodniej flanki, czyli te wielonarodowe brygady, które zostały w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę zbudowane, wysłane i rozlokowane na wschodniej flance, miałyby zostać wycofane, ponieważ Rosja uważa, że stanowią jakieś bezpośrednie zagrożenie dla jej interesów bezpieczeństwa, a de facto stanowią wyzwanie dla tej rosyjskiej koncepcji, w której Europa Środkowa ma być, jeśli nie już strefą wpływów rosyjskich, to wprawdzie to ma być strefą, w których państwa w tym regionie nie mają równorzędnego statusu z pozostałymi państwami NATO i Unii Europejskiej, a więc są w pewnym sensie ograniczane w swojej suwerenności poprzez wolę czy dążenie Rosji do jakiejś politycznej instytucjonalizacji nierówności. Więc siłą rzeczy o to się toczy również polityczna, intelektualna walka na Ukrainie. Tak? Czy Ukraina, jeżeli pozwolimy na to, aby Rosja mogła za pomocą siły czy innych instrumentów ograniczać suwerenność, integralność terytorialną, polityczną wolność, niepodległość de facto Ukrainy, to ten instrument będzie przez Rosję wykorzystywany również w przyszłości. Mało tego, zalegalizujemy w ten sposób pewien paradygmat uprawiania polityki, tak? No jeżeli coś można zastosować do Ukrainy, dlaczego nie do Gruzji, Białorusi, państw bałtyckich, Finlandii, Szwecji i w końcu ostatecznie do Polski? Więc jak nasi politycy mówią, że to jest nasza wojna, tak? Czy mamy, jak gdyby Ukraina toczy wojnę również w naszym imieniu. To nie chodzi jedynie o to, że jesteśmy zainteresowani zdobyciem przez, czy utrzymaniem przez wojska ukraińskie jakiegoś sklepu ogrodniczego w Bachmucie. Nie o to chodzi. No nie jest to rodzaj kibicowania armii ukraińskiej, ale chodzi o to po prostu o stawkę polityczną, która, o którą toczy się także ta wojna, czyli czy Rosja ma mieć prawo narzucania swojej koncepcji widzenia relacji międzynarodowych. Nie udało się to zrobić środkami pokojowymi, z czego Rosja nie jest zadowolona i usiłuje to zrobić środkami wojennymi. Ta koncepcja, i to jest ostatnie zdanie już na ten temat, bo trochę długo o tym opowiadam, ale ta koncepcja świata wielobiegunowego jest oczywiście próbą ratowania się Rosji przed zmniejszającym się znaczeniem w relacjach międzynarodowych. Rosja nie zabiegała o żaden świat wielobiegunowy, podczas gdy był, znaczy w czasach, gdy świat był dwubiegunowy. Tak? Rosja straciła pozycję mocarstwa, jakim był Związek Sowiecki, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc organizującego cały blok,
czyli dominującego cały blok wschodni. W związku z tym próbuje przywrócić do życia koncert mocarstw, bo w zasadzie do tego zmierzają rosyjskie wezwania do tego, żeby świat był wielobiegunowy. Bo świat wielobiegunowy, czyli jakiś koncert wielkich mocarstw, jest w sposób naturalny, podważa ideę suwerennej równości państw, a idea suwerennej równości państw jest dla Rosji po prostu groźna, ponieważ jest to idea antyimperialna z natury rzeczy. A więc Rosja, gdyby się ona obroniła zdaniem rosyjskim, tak, no to Rosja miałaby ograniczoną możliwość wywierania nacisku na wszystkich swoich sąsiadów, a więc zostałyby zaprzepaszczone nadzieje, czy przekreślone nadzieje rosyjskie na to, że można imperium rosyjskie odbudować. A to z kolei się wiąże z tym, że Rosja uważa, że jak gdy duża część rosyjskiej elity uważa, że Rosja może być albo imperium, albo nie będzie jej wcale. Więc no, to jest trochę problem psychologiczny tej elity, którego konsekwencje niestety ponosi w bezpośrednim i takim wymiernym wymiarze Ukraina teraz. No to tutaj, panie dyrektorze, można tylko jakby dopowiedzieć, że tego typu właśnie słowa słyszymy w wypowiedziach prezydenta Federacji Rosyjskiej, chociażby tej ostatniej, ale także wcześniejszej, kiedy głosi, że Rosja domaga się przywrócenia tego systemu międzynarodowego nie po roku 90, tylko po roku 45, kiedy właśnie chciałaby do tego statusu wrócić. I w tym miejscu pozwolę sobie już na ostatnie pytanie, no bo ten wątek równości państw zaproponowały 24 lutego Chiny, które przedstawiły pewną propozycję, nie wiem jak to nazwać, mapę drogową, czy też pewną koncepcję takich 12 punktów, o których moglibyśmy dyskutować o pokoju na Ukrainie. I chciałem się pana dyrektora zapytać, jak należy tą propozycję odczytywać z punktu widzenia chińskich interesów, no i czy pana zdaniem w tych punktach jest coś na tyle interesującego, na czym powinniśmy szczególnie skupić naszą uwagę? Myślę, że autorzy tej chińskiej koncepcji no, zdają sobie sprawę z jej pewnej słabości. Czy pokój można zawrzeć wówczas, kiedy mamy do czynienia z wojną, podczas gdy Chiny nie uważają tego stanu, tej rzeczywistości między Rosją a Ukrainą jako wojnę. Tak? Znaczy, no, w wojnie jest jakiś agresor i jest państwo, które się broni. Więc jak gdyby to jest pewien kłopot. To jest oczywiście nic nowego, to po pierwsze. Tak? To jest jakiś zbiór trochę doktrynalnych chińskich stanowisk dotyczących no, wizji świata. Więc on jest na tyle ogólny i na tyle, bym powiedział, mętny, że każdy może tam znaleźć coś dla siebie. Także Ukraina mogłaby znaleźć coś dla siebie. Ukraina zaproponowała 10-punktowy plan pokojowy, czy jak gdyby mapę drogową. Ja nie lubię tego terminu mapa drogowa, bo mapa drogowa to jest coś, na co się patrzy, a nie coś, co się realizuje. Sam termin został wymyślony 20 lat temu w kontekście relacji izraelsko-palestyńskich, wówczas, kiedy wiadomo było, że nie będzie czego implementować, bo mapy nie da się implementować, mapy nie da się wdrażać, mapę się jedynie ogląda. Więc jak wiadomo było, że nie ma co wdrażać, to się zaczęto mówić nie o planie pokojowym, który można by było wdrażać, tylko o mapie drogowej, na którą się patrzy, czyli jak gdyby pewien statyczna sytuacja. No ale zostawmy to. Więc Ukraina dąży do odzyskania integralności terytorialnej, wyparcia wojsk rosyjskich, a w zasadzie nie wyparcia. No, Ukraina nie musiałaby niczego wypierać, gdyby te wojska wzięły i się same wycofały.
czy dostały taki rozkaz. W momencie, kiedy Rosja prezydent Putin wyda rozkaz wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, które okupują, wojna się natychmiast zakończy, ponieważ Ukraina nie ma żadnych roszczeń terytorialnych w stosunku do Rosji i jedyne, czego oczekuje, to poszanowania przez Rosję własnej integralności terytorialnej, własnych granic, własnej suwerenności. I teraz, czy jest jakiś kompromis między tymi rosyjskimi oczekiwaniami ukraińskimi i ukraińskimi? Tu jest cały problem w tym, że jeżeli się zgodzimy, że Rosja mogła zakwestionować integralność terytorialną Ukrainy raz, to siłą rzeczy otwieramy drogę do kwestionowania przez Rosję pozostałych granic, nie tylko Ukrainy, ale pozostałych własnych granic. Więc tu moim zdaniem o znalezienie kompromisu będzie bardzo trudno, bo to jest zero-jedynkowa sytuacja. Oczywiście wszyscy, także sojusznicy ukraińscy powtarzają, że będą wspierać Ukrainę tak długo, jak Ukraina będzie gotowa walczyć, tak? No ale trzeba sobie zdawać sprawę z faktu, że ponieważ każdy pokój ma charakter normotwórczy, tak? Czyli można sobie wyobrazić, że Ukraina zaakceptuje swoje nowe granice, ale my nie walczymy jedynie tutaj o takie czy inne granice. Walczymy o metodę, tak? Walczymy o pewien sposób uprawiania polityki międzynarodowej. Jeżeli nagle się okaże, że za pomocą wojny można zmienić granice i jeszcze się okaże, że mogą to robić mocarstwa, które są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa, a więc wyposażone w broń jądrową, wtedy się okaże, że sam charakter broni jądrowej nagle ulegnie przedefiniowaniu. No nie jest broń jedynie defensywna, nie jest broń, która ma zapewnić mutual assured destruction, czyli generalnie rzecz biorąc, jeśli jakieś państwo zostanie nuklearnie zaatakowane, ma możliwość odpowiedzi, a więc w związku z tym utrzymujemy pokój za pomocą pewnej równowagi strategicznej polegającej na założeniu, że wojny jądrowej nie da się wygrać. Więc to jest pewna doktryna defensywna. Nagle gdyby się okazało, że państwa wyposażone w broń jądrową mogą dokonywać korekty własnych granic, a więc mogą podbijać, no zaczęlibyśmy żyć w kompletnie innej sytuacji strategicznej i moim zdaniem utrzymanie pewnego reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej na świecie byłoby bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe. Więc jak gdyby dlatego to jest wojna o charakterze systemowym, dlatego to jest wojna normotwórcza, dlatego to jest wojna o nową architekturę bezpieczeństwa w Europie, architekturę, w którą będziemy żyć nie tylko my, ale także przyszłe pokolenia. Więc dlatego właśnie ukraińska wojna obronna przeciwko rosyjskiej agresji ma tak wielkie znaczenie dla nas jako sąsiadów Rosji, ale w ogóle dla świata, w którym będziemy żyć w przyszłości także. Panie dyrektorze, po tym, co pan powiedział na koniec, to tak naprawdę nie śmiem dodawać niczego w ramach podsumowania, bo to jest chyba najlepsza odpowiedź na pytanie, dlaczego ten konflikt jest tak ważny, dlaczego interesujące się osoby polityką, ale nie tylko, powinny śledzić go z uwagą i próbować zrozumieć, no, że prawdopodobnie na naszych oczach mają miejsce wydarzenia, których konsekwencje będą następne pokolenia naszych dzieci czy wnuków odczuwać. Panie dyrektorze, ja sobie skorzystam z okazji, pozwolę sobie tą naszą rozmowę tak też troszeczkę zadedykować panu profesorowi Stanisławowi Żerce, który tutaj jest dobrym duchem tej naszej rozmowy i pewnie dzięki niemu w dużym stopniu się odbyło. Panie dyrektorze, jeszcze raz dziękuję za tą rozmowę, za to studium tak naprawdę polityczno-międzynarodowe rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Drodzy Państwo, ja zachęcam do komentowania tego materiału, do podawania go dalej w różnych portalach społecznościowych, do subskrybowania naszego kanału i zapraszam już w przyszłości na kolejne rozmowy na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Naszym gościem był pan dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Panie dyrektorze, jeszcze raz dziękuję. Bardzo, bardzo panom dziękuję, również pana profesora Stanisława Żerką pozdrawiam.
Pozdrawiam także studentów. Myślę, że to jest materiał, który pozwoli panom Akademii Marynarki Wojennej no, prowadzić się zajęcia także w sposób poza salą wykładową. Tak? Taki materiał można zawsze sobie oglądnąć w domu do śniadania albo gdzieś na wycieczce nawet, czy w pociągu. A więc w związku z tym próbować się zainspirować no, poszukiwaniem jakiejś próby zrozumienia współczesnego świata trochę w inny sposób niż w sali akademickiej, w sali wykładowej. Bardzo zalecam i polecam. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję, panie doktorze.